Zaczynamy. A na początek urzędnik Sierściuch, czyli kot w gabinecie prezydenta. Mimo że kot jest czarny, to miał sporo szczęścia. Najpierw udało się uratować przed amputacją jedną z jego łap, a później trafił na salony, czyli do gabinetu prezydenta Mysłowic. Przyszliśmy w sobotę na dzień otwarty do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mysłowicach. Jak zobaczyliśmy Tanga, jaki jest wspaniały, jaki jest miły, podjąłem decyzję końcową, że kotka zabieramy do urzędu. No i lepiej trafić nie mógł, bo gdzie jak gdzie, ale w takim miejscu można się bardzo szybko wdrapać, jak widać, nie tylko po szczeblach kariery. Wina, wina dali. Tak było w Tarnowie podczas dorocznej Dionizji. Ulicami miasta przeszedł barwny korowód, na czele którego, na niemalże białym koniu, jechał sam święty Marcin, czyli patron winiarzy. Ten najpierw wina spróbował i wystawił swój certyfikat. Naprawdę coś wspaniałego! Zdziwienia nie ma, bo jak mówią winiarze, dobre wino jest najlepszym napojem pod słońcem. Oczywiście wino jest najbardziej kulturalnym napojem ze wszystkich. I wino jest napojem rozmów. Dlatego ten barwny korowód udał się później na rozmowy do lokalu. No bo jako, że to święto wina, to i zabawa musiała być szampańska. Poszli do galerii handlowej, ale nie na zakupy, tylko na badania. Studenci z Bydgoszczy przebadali mieszkańców. Zdrowia kupić nie można, ale można o nie zadbać nawet w centrum handlowym. Tutaj studenci medycyny przeprowadzali podstawowe badania przesiewowe, a także edukowali. Szczególnie panów, dla których badanie pewnego miejsca jest wciąż barierą nie do pokonania. Ja pokazuję, jak przeprowadzać samo badanie jąder. Z przodu jądra kładziemy kciuk, a z tyłu dwa palce, wskazujący i środkowy. I centymetr po centymetrze szukamy jakichś zmian, guzków. Panowie, to naprawdę nie są jaja. Tutaj lepiej swoje uprzedzenia przełamać. Bałkańskie przysmaki na europejskim stole. Właśnie pod tym hasłem rywalizowali uczniowie małopolskich gastronomików. Kroili, siekali, smażyli. Wszystko najlepiej jak potrafili, bo każdy z uczestników tego konkursu chciałby kiedyś zamieszać w kulinarnym świecie. Na razie musieli zmierzyć się z czasem i surowym spojrzeniem nie byle kogo, bo ich dania oceniał najsłynniejszy polski kulinarny podróżnik. Kryterium miał jedno. No smak jak zawsze, no najbardziej się w potrawie liczy smak. No to w takim razie smacznego! A już teraz przed Wami pluszowa armia, czyli eskowy wkład w spełnianie marzeń małych pacjentów. Wystarczył jeden apel naszej ekipy, żeby studio Eski Śląsk wypełniło się misiakami, pluszakami. Nie, nie dla nas, tylko dla dzieci z oddziałów onkologicznych w szpitalach w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu. Pluszaka mógł do nas przynieść każdy, a niektórzy mogli nawet zrobić misia z naszymi prezenterami i sami zaprezentować się na antenie radia. Wrzuć na luz w Radiu Eska. Przed chwilą mówiliśmy o misiach. No tak, uderz w stół, a zbieramy, się odezwą. Które kolekcjonujemy, wszystko po to, żeby przekazać je dzieciom z oddziałów onkologicznych w szpitalach w Katowicach, Chorzowie i Zabrzu. No tak, no i tak się okazało, że po nitce do kłębka przybyła do nas. Iwona, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam. Ile tych misiaków u Ciebie? 6. W imieniu dzieci i w ogóle w imieniu inicjatorów tej akcji serdeczne dziękujemy. Piotrek, a co Ty o tym myślisz? Mi się ta akcja bardzo podoba. Kolejny odcinek już za tydzień o tej samej porze. Piotrek Bukowski, do zobaczenia.